Oto nasz skład na mecz z drużyną Technikali. Na środku boiska skrętny tygrys. Jest zdecydowanie najszybszy. I najśmieszniejszy. Zawodnikom Saming ostatnio nie było do śmiechu. Nowy pomocnik Technikali. John Johnson Jr. nie ma szans w starciu z tygrysem. Technikali nie mają też defensywnego gracza pokroju Rasty. Zawsze byliśmy lepsi od Technikali na każdej pozycji. Aż do teraz. A oto jak strzela nasz zawodnik. Mamy twardy orzech do zgryzienia. Kolejny raz Shaker nie zdołał strzelić gola. Zapewne zostanie wkrótce odsunięty od pierwszego składu. W ostatnim meczu z Technikali Chipperson grał do kitu. Jak zdołał się tak poprawić? Następnym razem muszę zagrać lepiej od niego. Eksponat zostanie wypożyczony do muzeum z Los Angeles. Wkrótce zespół Super Strikers rozegra tam mecz z Technikali. Tajny podręcznik szkoleniowy Super Strikers będzie można oglądać w Muzeum Futbolu w mieście Aniołów. Podręcznik jest najcenniejszym przedmiotem w kolekcji Super Strikers. Zdecydowaliśmy się czasowo udostępnić go zwiedzającym w Stanach. Strona amerykańska obiecała, że będzie pilnie strzeżony całą dobę. Super Strikers wkrótce tu będą. Mam dla ciebie bardzo odpowiedzialną misję, mój mechaniczny przyjacielu. Przynieś! Niedługo wszyscy gracze Technikali będą tak niezwyciężeni jak ty, Chuck. Samolot numer 202 wylądował w Los Angeles. Witamy ekipę Super Strikers. Więc zostawili jedną dla mnie. Po zakończeniu kariery zamierzam zostać aktorem. Nadszedł czas na zupełnie nową drużynę. Na zupełnie nową grę. Na nowy początek. Mistrzem Superligi wkrótce zostanie zespół Technikali. To są prawdziwe akcje? Oni nigdy wcześniej tak nie grali. Niemożliwe. To efekty specjalne. Jesteśmy w Hollywood. Co się stało z tą drużyną? 11 zawodników i jedna drużyna. Technikali. Nie obawiaj się, brachu. Trener na pewno przygotował nam dobry program treningowy. Coraz lepiej, Shaker. Stare roboty okiwam z łatwością, trenerze. Ale Chuck Chip... Nieźle, ale musisz jeszcze trochę popracować nad koncentracją. Tak naprawdę to trochę obawiam się starcia z Technikali. Chipperson zaledwie po jednym meczu stał się legendą. Jeden mecz nie wystarczy, by zasłużyć na to miano. Klaus ma rację, Shaker. Zespół Super Strikers ma bardzo długą tradycję i olbrzymie doświadczenie. Tego gracze Technikali mogą nam tylko zazdrościć. Myślę, że jutro to zrozumiesz. Dziś wieczorem odwiedzicie ze mną bardzo inspirujące miejsce. Trenerze! My już widzieliśmy moją gwiazdę w Hollywood! Trener miał na myśli Muzeum Futbolu.
Tajny podręcznik szkoleniowy Supa Strikers zawiera 11 wariantów gry opracowanych przez pierwszą jedenastkę zespołu. Każdy z tych wariantów siał niegdyś popłoch wśród rywali drużyny. Trenerze! Trenerze, może powinienem przeczytać ten podręcznik? Nie sądzę, Shaker. Ta książka to już przeszłość. Ale trenerze... Chcesz wiedzieć, jak zostać legendą, Shaker? Rozejrzyj się dookoła. Masz rację, trenerze, zrozumiałem. Zdaniem wielu był to najpiękniejszy mecz, jaki kiedykolwiek rozegrano. Nawet pomimo, że pogoda nie dojdzie, ciągnęło się to za nim przez całą jego piłkarską karierę. Brzemienna w skutki decyzja, która została później anulowana przez władzę, co strzelił decydującą bramkę w ostatnich sekundach doliczonego czasu. Po zdobyciu Mistrzostwa Galaktyki. Po wejściu do szatni był bohaterem całego zespołu. Gracz z numerem 11 pozostanie w naszej pamięci jako jeden z najbardziej uniwersalnych. Występował z powodzeniem na niemal każdej pozycji na boisku. Jego legenda przetrwała do dziś. Byłoby dobrze, gdybym opanował grę na jednej pozycji. Jest tu ktoś? Tylko rzucę okiem. Mam dziwne wrażenie, że Tony Vern maczał w tym palce. Stary! Co to do licha jest? Później, Nord. Nie mamy chwili do stracenia. Czy dobrze zrozumiałem? Chcesz się przekraść na stadion Technikali godzinę przed rozpoczęciem meczu, bo pies robot ukradł podręcznik szkoleniowy Supa Strikers? Dokładnie. Robisz ze mnie wariata? Zostaw ją, Nord! Nie żartuj. Nigdy nie rozstaję się z moim drugim ja. Znajdziemy podręcznik u Tony'ego Verna. Jasne. Jego zmechanizowany piesek też tam będzie? Uwaga, jesteś pod moją kontrolą. Słuchaj bardzo uważnie. Nord, spójrz na to. Staram się, stary. Oni są jak duchy. Duchy, psie roboty, jasne, stary. I co jeszcze? Kosmiczny atak krwiożerczych ninja? Jesteś najlepszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. Możesz bez problemu powtórzyć każdą akcję, którą ci zaprezentuję. Dobry piesek. Siad! No daj! Daj! Możemy wprowadzić nowe dane do systemu komputerowego. Chcieliście kiedyś poznać założenia taktyczne drużyny Supa Strikers? Już za chwilę dowiemy się, co kryje ich super tajny podręcznik szkoleniowy. I to za darmo! Uczą się wariantów taktycznych z naszego podręcznika szkoleniowego. Ja pierwszy chciałem to zrobić. Co zrobić? Zbłaźnić się? Świetnie! Prawie gotowe! Brakuje strony? Nie szkodź. Moi zawodnicy znają już wszystkie zagrania, które gracze Supa Strikers kiedykolwiek stosowali. W czasie meczu nie damy im żadnych szans.
Stary, strasznie tu niewygodnie. A na dodatek deska zaklinowała mi się w przewodzie wentylacyjnym. Niczego stąd nawet nie widać. Chyba czas się zwija. Nie, trzeba odzyskać podręcznik. Dobra, dobra, uciekajmy! Idziemy czy nie? Ruchy! I Shaker sądzi, że to niemu, Vernowi, udało się wprowadzić wszystkie zagrania Supa Strikers do pamięci swoich graczy za pomocą hipnozy. Nie wszystkie zagrania. Shaker, czy to kartka z podręcznika? Co ci strzeliło do głowy, by zniszczyć najcenniejszą pamiątkę drużyny? Próbowałem powstrzymać robota, który ją ukradł. Naprawdę? Tylko tego wariantu nie poznali. A nie mamy nawet całej strony. Ja znam tę zagrywkę. Co? Shaker, znam ten wariant. To pan grał z jedenastką? Musi pan nas tego nauczyć, trenerze. To jedyna zagrywka, jakiej nie poznali gracze technikali. Shaker, oczekuję od ciebie tylko jednego. Chcę, żebyś wyszedł na boisko i zagrał najlepiej, jak potrafisz. We własnym stylu. Zespół Supa Strikers może mieć problemy, jeżeli technikali zagrają tak, jak to przedstawiono w ich kampanii reklamowej. Wystarczy, że wszyscy zagrają tak, jak Chuck Chipperson. Tak. Oni są tylko ludźmi takimi jak my. Spójrzcie, jacy spięci. Takie emocje wyzwala Superliga. To normalne. Ło! Co za akcja! To mi przypomina interwencję legendarnego Golare. Grał dawno temu, pamiętasz go? Ciekawe. Gracze technikali zdominowali mecz. Z niesamowitym wyczuciem blokują wszystkie zagrania piłkarzy Supa Strikers. Najwyraźniej technikali rozszyfrowali rywala. Moi zawodnicy doskonale znają wasze zagrania oraz styl gry wszystkich graczy Superligi. I nic na to nie poradzicie. Gol! Niesamowite! Zawodnicy Supa Strikers są dzisiaj bezsilni. Muszą się skoncentrować. Hej, bracie, nie ma sprawy. Stary, co się tu dzieje? Grają jak zaczarowani i bardzo dziwnie się zachowują. Tak jakby... Jak w świcie żywych trupów, zombie. Właśnie tak jakby... Jakby zostali zahipnotyzowani. Oni są zahipnotyzowani. Tony Vern zrobił im pranie mózgu i nauczył ich wszystkich zagrań z Superligi. Naszych oczywiście też. Ej, Shaker, dopiero teraz nam to mówisz? Chłopaki, jesteśmy mu winni przeprosiny. Znam Chucka Chippersona od wielu lat i mogę wam zaręczyć, że nie potrafi tak grać. Trenerze, naucz nas tego zagrania z podręcznika szkoleniowego. To nasza jedyna szansa. Dobrze? Jest proste, ale genialne. Zawodnicy Strikers znaleźli chyba sposób na rywala. Proste, ale genialne. Shaker wyrównuje. Zawodnicy technikali pogubili się przy tej akcji. Grali jak pijane zombie we mgle. To zawodnicy Supa Strikers są teraz na fali. Technikali grają tak, jakby nie znali przeciwnika. Skąd oni wzięli to zagranie? Ja im pokażę.
Jeśli myślą, że pójdzie im tak łatwo, to się grubo mylą! Czas na przerwę, drodzy państwo. Drużyna Super Strikers zupełnie zaskoczyła ekipę Technikali swoją nową zagrywką. Dzięki powtórkom w telewizji, moi drodzy, nauczycie się tej zagrywki w ciągu kilku minut. Na początku drugiej połowy Super Strikers utrzymują przewagę. No to jeszcze raz. Proste, ale genialne. Oj, tym razem nie wyszło. Jakim cudem im się to udało? Chyba wracamy do punktu wyjścia. Wszystkie zagrania graczy Strikers są blokowane. Technikali ponownie zdominowali mecz. Chipperson wyszedł na czystą pozycję, strzela i gol! Technikali prowadzą 2-1. Czy graczom Strikers uda się podnieść? Znają nasze zagrywki, trenerze. Masz jakieś inne? Oczywiście. Znam ich tysiące. Ale ich wam nie zdradzę. Co? Potrzebujemy ich! Natychmiast! Jestem innego zdania. Posłuchajcie, wy nie musicie kopiować. W ten sposób nie zostaje się wielkim graczem. Powinniśmy wyciągać wnioski z historii, a nie ją powtarzać. Wasi rywale nie pokazują nic nowego. Nie rozwijają się. Potrafią tylko kopiować. Tak! Wracajcie na boisko i pokażcie im coś, czego się nie spodziewają. Raz, dwa, trzy... Super Strikers! Czerpać z historii. Bez kopiowania. Trener grał na każdej pozycji. Jakie wnioski z tego płyną? Zaraz. Na każdej pozycji? Rasta! Mam pomysł! Dzieje się coś bardzo dziwnego. Zawodnicy Super Strikers pozamieniali się miejscami. A skąd zawodnicy Super Strikers wzięli ten pomysł? Może z finału Superligi sprzed wielu lat? Bez żartów, Brendo, ja nie przypominam sobie. Czy to nie dziwne? To coś nowego. To szaleństwo! Może i szaleństwo, ale oryginalne. Widzę, że rywale Strikers zupełnie się pogubili. Shaker dośrodkowuje do luźnego Joe. Luźny Joe strzela i gol! Tygrys podaje. Ściana strzela z dystansu. Technikali wyprowadzają piłkę, ale akcję przerywa... Notrzą? Coś takiego. Każda zmiana ustawienia Super Strikers jeszcze bardziej dezorientuje rywali. Obrona technikali co chwila musi się mierzyć z innymi zawodnikami. Ale co ściana robi pod bramką przeciwnika? Chyba nie będzie strzelał. A jednak! Ściana strzela niesamowitą bramkę. I to z jaką łatwością. Drużyna Super Strikers całkowicie zaskoczyła przeciwnika. Zawodnicy Strikers zapisali kolejną złotą kartę w historii drużyny. Gdzie ja jestem? Wygraliśmy. Miałem szalony sen. Coś ty z nami zrobił. Nie jesteś najlepszym przyjacielem człowieka. Jesteś jedynym przyjacielem. Ej, siad, oddaj, zostaw to. Wracaj tu. Oddaj panu książeczkę. Dobry piesek. A skąd to się tu wzięło? No chodź do pana. No chodź. Dobry piesek. Ach,
Fantastyczna obrona wielkiego Bo! Nic dziwnego, że to właśnie on jest autorem podręcznika dla bramkarzy. Mac? Mac? Byłem zajęty lekturą wspomnianego podręcznika. Ile razy mam ci powtarzać, że... Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie... To właśnie ten człowiek może pozbawić kosmos trzeciego tytułu mistrzowskiego Superligi oraz dużej ilości pieniędzy, forsy, kapuchy, starych dobrych zielonych. Więc ekipa Super Strikers plus Wielki Bo równa się... Ja wiem! Zero kasy! A ekipa Super Strikers minus Wielki Bo równa się... Kupa szmalu. Bolo! Żegnaj, Wielki Bo. Nie musimy się obawiać o wynik, gdy mamy Wielkiego Bo. Jesteś niepokonany. Jak ty to robisz, Bo? Po prostu bronię, bo tak trzeba. Nie do końca podoba mi się taki układ. Jutro przekonacie się, jak to jest grać na pozycji Wielkiego Bo. Może wtedy przestaniecie zrzucać całą odpowiedzialność za wynik na niego. Bramkarz musi przestrzegać czterech reguł. Pierwsza – spostrzegawczość. Trzeba dostrzec wszystkie drobne ruchy i gesty zawodnika, który składa się do strzału. Dobra, jestem gotowy. Druga – instynkt. Żeby przewidzieć tor lotu piłki, trzeba zaufać instynktowi. Trzecia – to refleks. Musicie reagować na strzał w ułamku sekundy. Uda się! Uda się! Uda się! Nie udało się. Ostatnia, czwarta zasada – pewność siebie. Zachowujcie wiarę w swoje możliwości przy każdym wyjściu z bramki. Myślicie, że gra na bramce jest łatwa? Mylicie się. Tak też. Wielki Bo nie może zagrać w najbliższym meczu. Oto mój plan. Zajdziemy go od tyłu, powalimy na ziemię. No dobra, masz rację. Jest zbyt silny. Plan B. Przebierzemy się za kelnerki. Plan C. Nie róbmy nic. Proszę, proszę. Toż to Ninja i Bolo. Wkrótce spotykamy się na boisku. Wielki Bo, co za zbieg okoliczności, prawda? Łapać go! Gdzie ja jestem? My się znamy? No pewnie. Jesteśmy twoimi rywalami z Superligi. Ależ oczywiście, drogi przyjacielu. Może odprowadzimy cię do domu, to? Do domu? Do domu. O, zapomniałeś, gdzie mieszkasz? Nie. W Littleton. Littleton? To bardzo daleko stąd. No trudno, jestem pewien, że dasz sobie radę. Pokażę ci autobus, który zawiezie cię do domu. Kosmos to mocna drużyna ze świetnymi napastnikami. Bardzo liczę na dobrą formę Wielkiego Bo, ale i wy musicie dać z siebie wszystko. A skoro mowa o Bo, to gdzie on się podziewa? Właśnie. Czy nasz Bo kiedykolwiek spóźnił się na trening? Jeszcze nigdy. Trzeba go znaleźć.
A właściwie jak pan się nazywa? Spenza, prywatny detektyw. Jestem przyjacielem Shakera i rozwiązuję zagadki. Naprawdę? No więc tak, Bo wyszedł stąd z dwoma przyjaciółmi. Przyjaciele? Na pewno? Kim oni byli? A bo ja wiem, mieli zaprowadzić go do domu. Banan, problemy z pamięcią, dom. Chyba już wiem, gdzie go szukać. Ha! Jest mi niezmiernie przykro, ale pana Bo nie ma w domu. Nie ma? Więc zagadka nie została rozwiązana. Pan Bo nie wrócił wczoraj wieczorem. Jestem zaniepokojony. Albercie, wygląda na to, że Wielki Bo stracił pamięć i gdzieś zaginął. Naoczni świadkowie... A raczej nauczni. Widzieli, jak Bo rzekomo wracał do domu. Do domu? Ależ on tu mieszka od wielu lat. Nie wiem, jakie inne miejsce mógłby określić mianem domu. Chyba, że... Chyba, że co? Jest tu takie pomieszczenie, w którym być może znajdą panowie jakąś przydatną wskazówkę. Świetnie! Chodźmy tam. To nie jest wcale takie proste. Gdybym chciał się dowiedzieć, jakie miejsca pan Bo nazywa swoim domem, to zajrzałbym właśnie tam. To chyba będzie trudne. Słusznie. Nie uda się panom otworzyć drzwi, dopóki nie ukończycie wszystkich etapów szkolenia, jakiemu codziennie poddaje się pan Bo. Wow. Zaraz, a dałoby się, no wiesz, pominąć to całe szkolenie i po prostu otworzyć drzwi? Mecz jest już jutro. Pan Bo nie chodzi na skróty. Kogoś mi przypominasz, mój chłopcze. Mieszkasz w tej okolicy? Tak, proszę pani. Przynajmniej tak mi się zdaje. Przypominasz mi trochę... No cóż, moja pamięć już nie jest taka jak dawniej. Ha, wiem, jak to jest. Dokąd jedziesz, chłopcze? O, to tu! Littleton! Nareszcie! Proszę się skupić na nadbiegających postaciach. Dawaj, Shaker! Tylko instynkt pomoże panu złapać piłkę. Hej, zaraz! Nic nie widzę! To tryb nocny. Jestem gotowy. Możemy zaczynać. A oto następny etap ćwiczeń. W tej części treningu musi pan wykorzystać refleks, by zatrzymać piłki lecące z olbrzymią prędkością. Dobry bramkarz niczego się nie boi. O, uwaga! Uważaj! Teraz już wiem, jak Wielki Bo utrzymuje formę. To jego codzienny trening, panie Shaker. Ja nie chcę być bramkarzem! Muszę tylko wejść do tamtego pokoju! To byłaby droga na skróty. Rasta, widziałeś Shakera? Z tego, co wiem, to poszedł szukać Wielkiego Bo. I gdzie się teraz podziewa? Oprócz bramkarza zniknął nam jeszcze napastnik. On też wpadł w jakiś trójkąt bermudzki? Noah, wygląda na to, że jutro wyjdziesz w podstawowym składzie.
Szkoda czasu. Powodzenia, przyjacielu! Tajny pokój czeka na panów. Jest! Udało się, udało się! Shaker, to wszystko na nic. Do meczu zostało kilka godzin. Nie możemy się teraz poddać. Szukaj dalej! Hej! Zdjęcie Bo z dzieciństwa. Tak, to zdjęcie pierwszej drużyny, w której grał pan Bo. Pierwsza drużyna? W jego rodzinnym mieście? Albercie, chyba wiem, gdzie go szukać. Przedmeczowe emocje sięgnęły zenitu. Nadal nie wiadomo, gdzie jest wielki Bo. Możemy mieć tylko nadzieję, że nic mu się nie stało. A teraz prosimy o minutę ciszy, oby wielki Bo wkrótce się odnalazł. Przepraszam, wiesz może, czy... Cii, miej trochę szacunku. Wielki Bo zaginął. Och, przepraszam. Tak. Jestem we właściwym miejscu. To tutaj Wielki Bo czuje się jak w domu. Aha. Tak! No nie. Potrzebuję jakiegoś śladu, wskazówki lub czegokolwiek. O? No proszę, burczy mi w brzuchu. Trzecia zasada dobrego bramkarza – kierować się instynktem. Gracze Strikers asekurują swojego rezerwowego bramkarza. Dzięki, chłopaki. Dobar. Nie ma sprawy. Na razie rezerwowy bramkarz Noah Murdock ma dużo szczęścia. Ale dużo ludzi. Przepraszam, chciałbym przejść. O, co jest? Przepraszam! Kto by pomyślał, że mam tak genialny żołądek? Wielki Bo, Wielki Bo! Tak, słucham. Chyba mnie pan z kimś pomylił. Nie! Jesteś Wielki Bo! Po prostu straciłeś pamięć, stary. Jesteś piłkarzem Super Strikers. To właśnie uwielbiam w tym mieście. Ludzie tu lubią żartować. Udowodnię ci. Wielka szkoda, że Wielkiego Bo nie ma dziś na boisku. Jego pewność siebie pomogłaby drużynie. Ten zawodnik jest po prostu niezastąpiony. Wielki Bo? Noah Murdock wygląda, jakby marzył już tylko o końcowym gwizdku. Co za brzydki faul! Noah nie podnosi się z murawy. Tylko żółta kartka? Noah jest wściekły. Ninja powinien był zobaczyć czerwony kartonik. To już szczyt wszystkiego. I co my teraz zrobimy? Nie mamy żadnego bramkarza, ludzie! Trenerze, ja stanę na bramce. Stary, gdy ostatnio stałeś na bramce, skończyło się to niezbyt wesoło. To było zanim przeszedłem specjalny trening Wielkiego Bo. Tak, jego lokaj mnie trenował. Co? Lokaj Wielkiego Bo dał ci lekcję bramkarskiego fachu? No to nie ma powodu do obaw. Spokojnie, Wielki Bo ma w domu salę treningową i to taką, że mucha nie siada. Wiemy już, dlaczego Bo jest zawsze w szczytowej formie. Raz, dwa, trzy, Super Strikers!
Nie do wiary! Po wznowieniu gry Shaker stanął w bramce Supa Strikers! To chyba jakieś żarty. Postawili tego słabeusza Shakera na bramce. Pokażemy mu za chwilę, że bycie bramkarzem to nie bułka z masłem. Zawodnik kosmosu przygotowuje się do strzału. Czy nowy bramkarz stanie na wysokości zadania? Jak to było? Trzy zasady? Czy cztery? A pierwsza to... O nie, już nic nie pamiętam. Mam nadzieję, że wielki Bo się odnajdzie. Kosmos wykorzystał obecność debiutanta w bramce rywali. Zespół Strikers jest w poważnych tarapatach. Wszystko gra, Shaker. To trudniejsze niż mi się wydawało. Ktoś chce mnie zmienić? Jak sam mówiłeś, stary, jesteś naszą jedyną szansą, więc albo się poddajemy, albo walczymy. Shaker! Powiedz, to ja, Wielki Bo, nic mi nie jest. To ja, Wielki Bo, nic mi nie jest. Nareszcie, przyjedź tu natychmiast! To raczej niemożliwe. Potrzebuję pomocy, zapomniałem wszystkiego, czego się nauczyłem. Zapomniał wszystkiego, czego się na... Nie szkodzi, powiedz mu, że liczy się spostrzegawczość. Spostrzegawczość. Instynkt. Instynkt. Refleks. Refleks. I... pewność siebie. Pewność siebie. Musisz po prostu być sobą, kolego. Dzięki. Dobra, cieszę się, że mogłem pomóc. I zdąży tu przyjechać, żeby nam pomóc? On już nam pomógł, Klaus. Spostrzegawczość. Instynkt. Refleks. Pewność siebie. Trening okazał się skuteczny, panie Shaker. Co za niesamowita obrona! Nigdy czegoś takiego nie widziałem! Oglądamy dziś niesamowite widowisko. Gol! I kolejna bramka dla Supa Strikers. Teraz pozostaje im już tylko bronić korzystnego wyniku. Coś nieprawdopodobnego. Shaker daje zwycięstwo swojej drużynie. Tak! Kto jest najlepszy? Ja jestem najlepszy! O, niezła chata. Kto tu mieszka? No ty. A jeśli jeszcze nie pamiętasz, masz talent i jesteś bajecznie bogaty. Witam w domu, panie Bo. Dziękuję. Albercie, proszę pana. Albercie. Szanowny pan ma gości. Amigo! Wielki Bo! Wspaniale cię znów witamy widzieć. Witamy w domu, Bo! Hej, Bo! Ależ to zespół Supa Strikers. Rany, czy ja was skądś nie... Gdzieś ty się podziewał! Wielki Bo! Cześć. Shaker! Jestem Shaker! Co, nie słyszeliście? Że amnezję najlepiej leczyć ponownym uderzeniem w głowę? Co? To prawda. Hej, bracie! Wróciłeś! Shaker? Spędza? Dziś mecz z kosmosem! Musimy lecieć! Już po wszystkim! Wygraliśmy! Tak? Naprawdę? Tak? Podziękuj Albertowi! To znakomity trener! I naszej gwieździe! A kto nią jest?
Ja jestem gwiazdą!